Witajcie. Jak wiecie, niedawno skończyliśmy recenzję Superfly 4 i chyba nie ma co się ociągać z recenzją następnych butów. Tym bardziej, że pogoda piękna, chociaż zaraz zacznie padać i chyba będę musiał uciekać. Ale póki co zbliża nam się lato i powinno być dobrze i powinniśmy zdecydowanie przyspieszyć z tymi recenzjami. I jak wiecie, jak nie wiecie, to się teraz dowiecie. Niedawno była taka akcja, projektowaliście buty za pomocą usługi Mi Adidas, co się nierzadko zdarza. W zeszłym roku 3 razy bodajże projektowaliśmy buty dla piłkarzy, dla Michała Janoty, dla Patryka Małeckiego i dla Dawidowicza z Lechii Gdańsk, z tego co pamiętam. Teraz w końcu buty będę miał ja. 4. para is the best. Był niedawno taki konkurs, wy projektowaliście Adipury 11 Pro 3, czyli 3. generację, którą w tej chwili, kiedy to nagrywam, już jest wszystko zaorane, żadnej ze starych serii Adidasa nie ma, poza oczywiście takimi starymi jak Copa Mundial czy tam World Cupy, te mainstreamowe zostały usunięte. I bardzo już od grudnia, kiedy była premiera tych butów, chciałem je przetestować, bo wydawało się, że są one takie dosyć nowatorskie. Już kiedy były pierwsze przecieki, bodajże z rok temu prawie, no pewnie niecały, gdzieś tam w sierpniu, było widać, że są one zbudowane inaczej niż wszystkie inne. I o tym sobie za chwilę powiemy. Tymczasem poproszę pomocnika. Asystent, dziękuję. Można odmaszerować? Tak. W końcu przyszły Adipure 11 Pro 3 i w tej chwili okaże się, kto w zasadzie wygrał konkurs, w którym była, zdaje się, jakaś nagroda. Osoba, która zobaczy za chwilę swoje buty, po prostu od razu może napisać na maila, jeśli nie, to ja znajdę, kto to był jeszcze do niej, napiszę też maila. I od razu sobie robimy taki rekonesans, co mamy w paczce z Mi Adidas. Chyba wam już kiedyś pokazywałem, ale jeśli nie, to jeszcze raz. Mamy tutaj tak ładnie spięte wszystko estetycznie, informacje na temat zamówionego modelu. Ja jeszcze zakryję, choć może już widzieliście. I tutaj jest wszystkie kolory, to jest po polsku, o dziwo, mój adres, więc wam tak bliska nie pokażę, bo zaraz będziecie mi przychodzić do buty. Po buty. Ok, mam nadzieję, że nam nie zwieje. Tutaj jeszcze jakaś odnośnie gwarancji, czy tam czyszczenia, jakieś takie pierdołki, żeby mi to nie zwiało. Dobra, worek. Oczywiście jest. No, buty nie tyle z najwyższej półki, nie wiem czy w normalnych 11 Pro, teraz już chyba jest, tak? Teraz już chyba każde buty Adidasa miały też worki. Buty z Mi Adidas są oczywiście trochę droższe niż te normalne katalogowe, więc worek też musiał się znaleźć. Jakiś taki stosunkowo duży, więc może i fajnie. No dobra. I w końcu to, na co wszyscy czekali. Oto zwycięski projekt. Ten, który z bodajże 10, które jakoś tam wy wyłoniliście lajkami. Ja sobie wybrałem, bo mi się spodobał najbardziej. Muszę powiedzieć, że naprawdę dużo było tych projektów. Dużo też było takich, które nie wyszły do finałowej dziesiątki, a mi się podobały. I to jest ten, który był według mnie najlepszy. Chwila na obejrzenie. Oczywiście po wszystkim będą tam jeszcze jakieś takie urywki i będzie to wszystko dokładniej pokazane. Dobra, to jest wszystko, co jest w kartonie. Karton jakby co nie jest tu opisany, tu nie ma, że to jest 11 Pro, jest po prostu jakiś tam wzięty taki z brzegu. Wszystko mamy na kartce, którą pokazałem. Co w komplecie? Z tego co wiem, można było wybrać drugi kolor sznurowadeł. I ja tu widzę, że mam czarny i czarny. Bym nie wybrał drugiego koloru? Zaraz sprawdzimy, czy tak jest napisane przynajmniej tu. Sznurowadła. Core black. No tak, skopałem, nie wybrałem drugi sznurowadeł. Dziwne. No dobra, ale niech będzie. Teraz mi smutno, czemu nie wziąłem innych sznurowadeł? Dobra, i co w tych butach jest takiego super? Jeszcze inna sprawa, która mnie dziwi, że nie ma drugiej pary wkładek, a zazwyczaj są, no w każdych, przynajmniej w Adi Zero F50 były. Opinamy sznurowadła. Gdzieś tu niech będą. Dobra, i co było takiego zachwycającego w tych butach, że uparłem się, że żeby to właśnie je testować, a nie na przykład jakąś popularną serię taką jak F50 i Adi 05, chociaż nie wykluczam, że one również zagoszczą. No przede wszystkim to, co też rzutuje na to, że uważam, że najnowsze Adidas Ace będą, mimo tego, że tak wyglądają trochę gorzej, może nie są takie najładniejsze, nie są takim może hitem, takim wizualnym przynajmniej, nie ma takiego hype'u tak jak na X-y, ale wydaje mi się, że Ace'y będą zdecydowanie lepszym modelem z tych wszystkich nowości. Mianowicie to, że jak widzicie, jeśli macie do czynienia z korkami, to jest tutaj dużo takich
rzeczy, które się powtarza w kolejnych modelach, które mają nam się przyczynić do tego, że but jest dobry, dobrze spisuje się nam na nodze, no i w ogóle jakoś tam oceniamy go wysoko w różnych aspektach. I często powtarza się usztywnienie cholewki. Wiadomo, że buty są coraz lżejsze, przez to bardziej, coraz bardziej elastyczne, a tą sztywność my potrzebujemy przy skręcaniu, zmianie kierunku biegu i tak dalej, czuję się, że powtarzam to tysięczny raz, bo w każdej recenzji butów piłkarskich gdzieś tam jest to oceniane. Jeśli śledzicie testy na tepy.pl, to powinniście to wszystko wiedzieć. Adidas zrobił tutaj pewną innowację, którą o dziwo, jak widać, w modelach wypuszczonych po 11 Pro mamy u konkurencji. Bardzo rzadko się to zdarza, zazwyczaj to Adidas gdzieś tam po roku kopiuje te wcześniejsze rozwiązania, a tutaj widzimy, że jednak faktycznie jest to coś, co zostało bardzo ciepło przyjęte, tak samo jak przeze mnie po pierwszym przecieku, tak już wielu zawodników, wielu z Was piszących do redakcji tepy.pl się ciepło wypowiada na temat tego buta. Do rzeczy, bo znowu odbiegam. Usztywnienie jest tutaj ukryte pomiędzy dwoma powierzchniami tworzącymi cholewkę. Mamy tą zewnętrzną część, która teoretycznie jest skórzana. Tutaj mamy taki znaczek typowy dla skóry. Czy to jest faktycznie skóra? Wiecie co, wydaje mi się po fakturze, jest to skóra, z tym, że nie jest to żadna taka skórka, którą byśmy na przykład tam w jakichś japońskich edycjach Mizuno, ja to nazywam klasą premium, taka wyjątkowo mięciutka, fajna jakościowo i tak dalej. Jest to jakiś taki syntetyk, ale znowu bym nie ocenił to tego jako tak jakościowo niskiego. Jest to coś zrobionego specjalnie po to, żeby można było zastosować te rozwiązanie. Jest to wszystko tak zgrzane po to, żeby uwięzić to usztywnienie, które jest tutaj wbudowane wewnątrz cholewki. Jedno, co mi się rzuciło w oczy, to to, że... A, to już mówiłem, nie ma drugiej pary wkładek. Dobra, nie będę się powtarzał. Jeszcze sobie rozwiążę. Jak wiecie, w grudniu, kiedy 11 Pro wyszły, pożyczyliśmy sobie od Ergol.com jedną kolorystykę, która była zresztą jedną z ładniejszych, była ona taka po wewnętrznej stronie biała, po zewnętrznej pomarańczowa. Na pewno znajdziecie gdzieś galerię, albo ja ją Wam podlinkuję pod filmem, jeśli oglądacie na YouTubie. Fajnie by było zrobić tutaj jakieś takie porównanie, czy są jakieś różnice między 11 Pro z Mi Adidas, a zwykłymi. Może jeszcze pożyczę od Ergola jedną parę i coś takiego Wam przedstawię. Bardzo ważna sprawa. Ja nigdy nie przymierzałem sobie 11 Pro, bo bardzo ciężko o mój rozmiar jak zawsze i wszędzie, więc sobie teraz zobaczymy, czy dobrze trafiłem. Jeśli nie, to będzie duży problem, bo nie będę mógł oddać. Co prawda mam cienką skarpetę dosyć, no ale teraz się okaże, czy będzie ta recenzja, czy nie, bo robię wstęp, a może nie mam do czego. Dobra, przymierzamy. Nie za bardzo szczęśliwe skarpety, ale jak najbardziej nic mnie nie ciśnie i nawet ta grubsza skarpeta będzie ok. Więc wiem, że jest spoko. Testy będą. I już tak na pierwsze założenie czuję, że nie ma tutaj żadnej miękkości. I to jest dosyć nietypowe jak na Adipure, bo Adipure jest, jak wiemy, taką współczesnym podejściem do buta klasycznego. Klasycznego, czyli zrobionego ze skóry, tak jak to było od dawien dawna. I każda z marek próbuje coś takiego robić z mniejszym lub większym powodzeniem. Adidasowi zazwyczaj szło to dosyć kiepsko. Adipure jedynki to chyba są buty, które zostały ze mnie najbardziej zjechane w historii recenzji na tepy.pl. Później dwójki, trójki, czwórki, te były dosyć dobre. Szczególnie ciepło pamiętam, wypowiedziałem się o dwójkach. Było nowe podejście do tego wszystkiego, były tutaj 11 Pro i jedynki, dwójki też nie za bardzo zachwyciły, no a trójki są dla mnie, przynajmniej kiedy jeszcze nie miałem ich na nodze, szczałem w dziesiątkę i również teraz czuję, że no jak na razie wszystko mi się podoba. Czy tutaj to nie jest trochę za sztywne? To już okaże się w testach i będzie opisane w moich wrażeniach. Nie ma żadnego takiego miękkiego wyściełania, tu jest tak samo twardo, oczywiście nie w żadnym negatywnym sensie, ale jest tu tak samo nie ma żadnej takiej miękkości, nie ma tego przytulenia naszej stopy. Często mówiłem też o tym wewnętrznym wyściełaniu, że ono nie pełni tylko taką funkcję komfortu, ale też przytrzymania naszej stopy tak, żeby ona się za bardzo nie ruszała. I to jest czasem pożądane, czasem nie. Pamiętam, że to bardzo dobrze wyszło w Predator Adi Power, czyli teoretycznie ostatnich Predatorach, ja dobrze mówię? Były X i Adi Power, to chyba były ostatnie. Ostatnich przed tą serią LZ, czyli przed pożegnaniem się Predatora ze skórą. I tam to bardzo ciepło odbierałem, zresztą miło wspominam, bo to była jedna z pierwszych par takich recenzowanych, kiedy już założyłem tepy. Tutaj tego wyściełania nie ma. Wkładka ta niby komfortowa. Bardzo fajne powinno być przełożenie siły strzału. Pierwsze co widzę, to że tutaj jest dosyć dużo miejsca. Ja tutaj nad palcami mam duży obszar i mogę sobie bardzo...
Asystent się szwenda. A druga asystentka jeszcze musi się odezwać w międzyczasie. Bardzo dużo miejsca nad palcami. Co by tu wam jeszcze powiedzieć? Mniej więcej to by było na tyle. Bardzo fajnie, może jeszcze wam pokażę. Nie myślałem, że to jest aż tak zrobione, no bo teoretycznie, jeśli sobie pomyślimy, że są jakieś dwie warstwy zgrzane, a rozsznuruję całe, co tam. Jakieś dwie zgrzane warstwy i do tego jeszcze jakieś wewnętrzne usztywnienie, to że to będzie dosyć grube, a wcale nie jest. Się okazuje, że ta warstwa, która jest wewnątrz, ona jest taka cienka, że praktycznie to wewnętrzne usztywnienie prześwituje. Teraz wam pokażę, jak to jest zrobione. Jeszcze przy okazji, kiedy rozwiązuję, może uwaga odnośnie jakości tych butów zamówionych z Mi Adidas. Z tego, co pamiętam, do takich seryjnych nie miałem większych uwag. Natomiast tutaj te sznurowadła, szczerze powiedziawszy, one są trochę, kurczę, takie jak z bazarku, wiecie? Gdzieś widać, że ta jakość, one tutaj tak się zaczynają jakby takie nierówne są na tych krawędziach. Niefajne wrażenie to sprawia. Nie, żebym był jakiś celowo tutaj uszczypliwy, no mówię wam jak jest. Mam nadzieję, że to ładnie widać. Tu jakoś na przybliżeniu wyjdzie, że tutaj praktycznie widzimy to usztywnienie. Bardzo mocno ono wystaje i może też jest tutaj taki efekt uboczny, może to się tak okazać, tak samo jak było w Puma Evo Power w jedynkach, że były na zewnątrz te poduszeczki i wewnątrz one miały takie obszycia i te obszycia pełniły dodatkową funkcję trzymania stopy i była to jedna z fajniejszych rzeczy w tym bucie. Tak samo może być i tutaj. Co prawda to nie są takie poduszki, ale jest powstaje tutaj taka tekstura, która może gdzieś tam nam dotykać skarpety i mieć ten fajny efekt. Coś miałem wam mówić. W języku jest bardzo fajnie. Ja często zwracam na to uwagę, że to jest pożądane przy szczałach. Takie tutaj gąbeczka jest w środku. Ona nie jest taka typowo usztywniająca, tak jak czasem wydaje nam się, że w Tempo Legend od Nike. Ona jest taka bardzo sztywna, naprawdę usztywnia ten język i sprawia, że nasze uderzenia piłki, siła, którą wkładamy w uderzenia, jest dużo lepiej przekazywana na piłkę, przez to jak nam siądzie, to naprawdę leci tak, że sieć rozrywa. Tutaj jest to takie trochę miękkie, ale mi się wydaje, że również bardzo fajnie będzie się to czuć, może nie tyle przy strzałach, co przy podbijaniu i tak dalej. To jest takich rzeczy w bucie, które gdzieś tam ogólnie kreują to, jak nam jest z nim wygodnie, czy się fajnie gra, czy nie. I na przykład Predator LZ2 miały dużo takich rzeczy, które jakoś tak ogólnie, jeśli podsumować wszystko, to sprawiały, że był to naprawdę bardzo dobry but, jeden z lepszych w ostatnich latach od Adidasa. Mam nadzieję, że ten sprawi podobne wrażenie. Wstępnie jedyne co, to właśnie mam tutaj trochę dużo miejsca nad palcami, a na następne wrażenie to już będziecie musieli długo, no mam nadzieję, że nie tak długo, poczekać. Ok, jeszcze kilka przebitek. Życzę miłego oglądania. Put your name on it.